Sponsorem programu jest PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat. Sponsor główny Wisły Płock. Producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu. Jak czujesz się z tym, że straciłeś współlokatora? Oj, no słabo się z tym czuję, ale zamienił się w słonika, więc życzę mu wszystkiego dobrego. No papierze, nie znam tego żartu, ale cześć, witam was wszystkich. Jak witają się? Nie wiesz. Wiesz co, w czasach covidowych nie witają się, albo witają się inaczej niż zazwyczaj, czyli pewnie piąstką. Korzystam z uprzejmości sztabu szkoleniowego, który jest bardzo otwarty, dzieli się chętnie swoją wiedzą. Jesteśmy tutaj już prawie od tygodnia, gościmy u większości drużyn na treningach, pokazujemy fragmenty treningów, pokazujemy jak nasze drużyny przygotowują się do sezonu. Także podkreślam, dzięki uprzejmości sztabu szkoleniowego, który w tym momencie podchodzi z dużym zrozumieniem do tych naszych działań, umożliwia nam pokazywanie fragmentów ćwiczeń, fragmentów treningów, które idą najczęściej na żywo na naszym profilu facebookowym. A na jakich klubach już byłeś? Może łatwiej by było, w jakich nie byłem, ale na pewno byłem Radomiak, który zresztą tam bardzo, bardzo daleko z tyłu gra właśnie sparring. Byłem wczoraj, był Śląsk Wrocław, była Wisła Kraków, było Zagłębie Lubin, nie chciałbym kogoś pominąć, kurczę, ale no wielu, wielu, dużo się dzieje, były sparingi, były treningi, także mnóstwo wiedzy. Mam nadzieję, że trenerzy w Polsce będą z tego korzystać, bo naprawdę warto. Można powiedzieć, że to, że 17 klubów ekstraklasy wybrało sobie Turcję na miejsce zimowych przygotowań, to nie tylko z korzyścią dla klubów, ale także dla asystenta trenera. Dla nas zdecydowanie, a jeszcze trzeba podkreślić, że również sędziowie są tutaj na zgrupowaniu. I nawet dzisiejszy sparring sędziują polscy sędziowie. Dla nas jest to, ja to jak przyjeżdżam na każdy trening, to zazwyczaj podsumowuję to tak samo. Czuję się jakbym był jak dziecko w sklepie z zabawkami. Po prostu mnóstwo materiałów. W lato byłeś też na obozie drugiej drużyny. Tak, wspominasz ten pobyt wtedy tam chyba w Busku Zdroju? Zgadza się. I tutaj też muszę podkreślić otwartość sztabu trenera Marka Brzozowskiego, bo wiesz, nasza praca polega na tym, że korzystamy z zaproszeń. To jest zawsze profesjonalnie zorganizowane. My nie możemy sobie przyjechać od tak i zza płotu obserwować, tylko zawsze wszystko jest zaplanowane i tutaj też była bardzo duża otwartość. A powiem szczerze, że takie materiały jak na przykład z rezerw Wisły Płock cieszą się ogromnym zainteresowaniem, no bo w Ekstraklasie pracuje niewielu trenerów, ale już w tych niższych ligach dużo więcej. Dlatego takie materiały cieszą się wielkim zainteresowaniem. Byłem również u was na szkoleniu, które było dla trenerów organizowane całkiem niedawno. Również... Nie. Było takie szkolenie dla 80 bodajże osób na Orlen Arenie. Tak. A to nie byli tylko trenerzy bramkarzy. No, ale generalnie jakby, okej, teraz to był styczeń, tak? Tak, to był chyba styczeń. Mi się już te wszystkie daty mieszają, ale... Okej, tam też byłem, także ostatnio Wisła Płoc mocno dzieli się wiedzą i tylko się z tego cieszyć, bo tak właśnie się dzieje na Zachodzie. Trenerze, dzisiaj tutaj pojawiają takie małe gierki i podobno będzie za chwilę jakiś finał. Nie, najpierw gra w grupach jeszcze. Najpierw w grupach, ale... Do finału najpierw to trzeba jeszcze trochę popracować. Dobra, ale są jakieś tutaj nagrody przewidziane, czy po prostu to wszystko jest tylko... Jaka nagroda? Satysfakcja, rywalizacja, każdy dla siebie.
Także dobrze, bo jest duże zaangażowanie, dużo się dzieje, także dobrze to wygląda. O co chodzi z tymi brudnymi kolanami? Bo tutaj była jakaś taka poczynienie. To co zawsze, same ślizgi, często na raz. Czasami chodzi, skuteczne. Że podobno odlegi te spodnie są brudne. O co to chodzi? Jazdy na kolana, jak odlegi. Odlegi, tak? Jak od jazdy na kolanach, jak Mati strzelił bramę. A, to pamiętne zdjęcie, tak? I upadek. I upadek, ale to tego upadku nie oglądaliście w końcówce rundy. No ale chciałem, bo tam takie ładniejsze było zdjęcie, że jeszcze leciałem, a wszystkie, wszystkie media społecznościowe dały, jak już upadałem. Dziękuję. Brawo, 2-0. Jak wam idzie, powiedzcie? Bardzo dobrze. Teraz będziemy walczyć o pierwsze. Ja odnoszę wrażenie, że się ty zawsze opowiadasz bardzo dobrze. Jak jest? Dobrze. Nie, znaczy, wygrana, nie remis, dobrze, przegrana? Tak. Akurat w tym momencie jest okej. Okay. Ja miałem pytanie od jednego internauty o twoją charakterystyczną cieszynkę po bramkach w meczach ligowych. Tak. Skąd to się wzięło? Została ona teraz już zmieniona, więc jak strzelę bramkę. Jak to, dokładnie, teraz trzeba strzelić bramkę, to ją zaprezentuję. A to tutaj nie pokażesz nam tutaj? Nie, tutaj na razie chyba nie chcę. Chyba, że wygramy cały turniej, chyba, to wygramy cały turniej, to tak. No dobra, to trzymam kciuki za to, żeby... Bardzo dziękuję, Maciej. Jak było, wróciliśmy do słów? Jestem zaskoczony. Tą nagłą szansą starałem się ją wykorzystać najlepiej jak potrafię. Powiedz, czy dostrzegasz jakąś prawidłowość w tym, że jak kamera jest włączona, to nie idzie tak dobrze, jak gdy jest Tak, włączone? To jest ewidentne i chciałem o tym od razu powiedzieć, że tak było. Tak było, że jak kamera patrzyła, to wszystko w sieci, a później mecze życia, nie? Dobrze. Ale nikt tego nie udowodni, niestety. No to jeszcze się okaże. Chyba mamy drona, to może z drona coś... Ale dobrze się broniło. Fajnie, może nie dobrze, ale fajnie, bo fajnie jest się czasem zmęczyć. Fajnie sobie pograć. Tutaj trener Sikorski musi ocenić, który się tutaj czai za kamerą, jak poszło, bo to, jak te piłkarze mawiają, nie mnie oceniać moją postawę, od tego są trenerzy, tutaj proszę zapytać. Dobrze. Absolutnie nie zauważyłem tak długiej absencji w procesie treningowym. Wiele znakomitych interwencji, które cechował bardzo dobry czas reakcji, jak również technika bramkarska na wysokim poziomie. Niestety przegraliśmy, ale jestem bardzo zadowolony, że zdobyliśmy drugie miejsce. Nie udało się niestety w finale. Bardzo dobry, przepracowany dzisiaj dzień, dwie jednostki, rano siłownia plus boisko, teraz małe gry, więc intensywnie, bardzo dobrze. Czyli przekładamy prezentację cieszynki. Tak jest, przekładamy. Mamy nadzieję, że w niedzielnym meczu. Sponsorem programu był PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat, sponsor główny Wisły Płock, producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu.